Witam wszystkich w kolejnym odcinku. No i wyruszyliśmy dzisiaj ponownie na grzybki. Wymyśliłem sobie dzisiaj taki challenge. Po znalezieniu pierwszego prawdziwka będę odliczał równą godzinę czasu i przez tą godzinę sprawdzimy, ile będziemy w stanie wyszukać borowików. Słuchajcie, mamy godzinę 8.21, 8.22 wskoczyła do 9.22. Zbieramy, jak widzicie, puste wiadereczko. Ja tutaj już widzę pierwszego, dlatego podchodzę. No i zobaczcie, jest tutaj taki maluszek. Weźmiemy go. Będziemy liczyć, słuchajcie, ile uda nam się przez godzinę czasu znaleźć w tych bukowych lasach. Kręcimy się cały czas w tych terenach co ostatnio, więc myślę, że będzie na co popatrzeć. Mam nadzieję, słuchajcie, bo przyszły pierwsze przymrozki, więc tych grzybków będzie się pojawiało troszeczkę mniej już, a szkoda, bo naprawdę zbiera je się pięknie w tych lasach. No jak widzicie, dzisiaj jest wcześniejsza godzina. Mam naprawdę nie za dużo czasu dzisiaj, więc postanowiłem właśnie zrobić coś takiego. Godzinka, szukamy, no i zobaczymy, ile przez godzinę uda nam się znaleźć prawdziwków. Ruszamy w podobne miejsce, gdzie byliśmy ostatnio. Się będziemy tutaj kręcili cały czas, bo tutaj naprawdę było owocnie. Widziałem już jednego pana, tutaj chodził z koszykiem. Coś tam miał nazbierane, ale powiedziałem, że idę troszeczkę dalej, żeby mu tam nie chodzić po miejscach, gdzie on był jako pierwszy. No dlatego w sumie mi to pasowało, bo i tak musiałem podejść tutaj troszeczkę dalej. Tam mieliśmy jednego, ale to nie był borowik szlachetny. Dobra, ja zbieram, słuchajcie, same borowiki dzisiaj. Ogólnie te grzyby najbardziej lubię zbierać. Już mam troszeczkę w domu, się suszy, jakieś 13-14 kg jest pociętych, przygotowane, no i się suszą. Już tam jedna partia, widzę, że się wysuszyła, także jest naprawdę bardzo fajnie. Widzę, że wyłapaliście masę tekstów z poprzedniego odcinka. Powiem wam szczerze, jak to oglądałem sam później, to się zacząłem śmiać z tego, ile tam było ja pierdziu, ile słuchajcie. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że będę się pilnował. Chociaż to było nawet śmieszne, nie? Śmiesznie mi się to samemu oglądało, naprawdę się aż śmiałem. Dobra, lecimy i szukamy, słuchajcie. O, i znowu jest, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale cały czas to mówię. Dobra, jak coś będę widział, oczywiście zaraz odpalamy. Słuchajcie, czy to nie jest piękne? Pamiętacie tutaj, jak podnosiłem, nie? Grzybki. No i wyrosły, praktycznie w tym samym miejscu jest jeden. Tutaj widzę drugiego już. Pamiętacie to miejsce, nie? Tutaj udało mi się podnieść tego naprawdę dużego, chyba spod tamtego buczka. O, dobra, mamy tutaj dwa kolejne. Dobra, drugi, tutaj jest ten maluszek. Nieźle, co? To samo miejsce. Tak sobie z ciekawości podszedłem tutaj, mówię, ciekawy, czy coś się tutaj pojawiło. Tam widzicie, jeden stoi. Idziemy do niego zobaczyć. Tak, to jest to miejsce, gdzie tutaj wczoraj, przedwczoraj to było, nie, ile, kurczę, nie pamiętam już. Gdzie ostatnio tutaj, o, ten jest, słuchajcie, z tej strony nie za ciekawy, więc go zostawiam. Obejrzę się tutaj jeszcze dokładnie, czy tutaj w tym miejscu coś się pojawiło. Ale dwa zebraliśmy, więc, no słuchajcie, trzy, mamy godzinę 8.27. No dobra, jest okej, jest okej, idziemy dalej. Ja aż się cofnąłem, bo mnie zjedziecie za to. Tu były to miejsca. Zapomniałem. Naprawdę, tak mnie zapomniało tym. Przykryjemy. Dobra, teraz mogę ruszać dalej. Rozglądajcie się tutaj razem ze mną. Widzę, że tam w komentarzach piszecie, gdzie ominąłem jakieś. Później sobie to przeglądam i serio, tam widzę, że kilka sztuk zostało ominiętych. Ale naprawdę, czasem się patrzy w aparat, jak widzę, patrzę, jak jest nagrywane, nie zawsze się spojrzy dokładnie. Dobra, idziemy w jakieś ciekawe górki, co? Chyba ruszę w tamtą stronę. Proszę, jak tutaj się ładnie schował. Widzicie? O, nieźle, nieźle. Ole, ładny. Piękniś. Kurde, jaka noga. Nie wiem, czy to dobrze kameruje, bo lewą ręką teraz to robię. Dobra.
poszło. No i całkiem, słuchajcie, ląduje. O, tutaj jest jeszcze jeden. Dobra, zakryjemy to miejsce tutaj. I tutaj mamy kolejnego. Nie wiem, czy też tak macie, jak zaczynacie tutaj, o, teraz odkręcać grzyba, rozglądacie się głowami na boki. Masakra. Dobra, nic tu już nie widzę, jest kolejny. Mamy już, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć prawdziwków. No i jeszcze sporo czasu, także myślę, że gdzie będzie znowu owocnie. Na razie się na to zapowiada. Dobra, no to jak tu się pojawiły, no to się tutaj z chęcią przejdę. Tego miejsca już tutaj nie kojarzysz. Zawsze jak tu byłem, to szedłem w drugą stronę. A ja się postanowiłem, że pójdę sobie zupełnie gdzie indziej. No i poszukamy. Kurczę, teraz 4 dni. Przez 4 dni na pewno się nic nie pojawi, bo od dzisiaj wyjeżdżam, więc no troszeczkę jestem zawiedziony. Ten filmik wam wrzucę w sobotę, podejrzewam. Jutro go sobie na spokojnie złożę, bo dzisiaj już nie będę miał czasu, więc tak naprawdę na szybko wyskoczyłem. A nie, słuchajcie, wczoraj jakoś wracałem, tam jest ta górka. Z drugiej strony zbieraliśmy tą rodzinkę, idziemy tam zobaczyć, co tam się dzieje. Tutaj wtedy jak wracałem, pamiętam, to już nawet nie patrzałem na boki, nic. Bo już miałem, pamiętacie, to pełne wiadro. Dobra. Kurczę, powiem wam. 8.42, długo nic nie miałem, ale tu zauważyłem, jeden tam sobie fajnie wyrósł. Idziemy po niego. Szybkie rozglądanko, czy nie ma nic kolejnego. O, ładnie. O, kumajcie, nawet go nie zauważyłem. Dobra, mamy. To był, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siódmy, taki maluszek. Dobra, chodź tutaj do nas. Okej. Kolejny, siódmy. No i co? I nic tu więcej nie widać. Chyba. Idziemy dalej. Tutaj dosyć fajne miejsce się zapowiada. Siedem na razie mamy. Jakieś ile? 20 minut. 20 minut, 7 grzybków. Dobra, lecimy. O kurde. No teraz mogę powiedzieć, ja pierdziu. Jaki twardziuch. No i mamy ósmego prawdziweczka. Zobaczcie, jaki piękny. O, ósmy. Godzina 8.50, mamy jeszcze pół godziny. Kurde, powiem wam. No muszę znaleźć jakieś dobre miejsce jak ostatnio, bo na razie to tutaj nie ciekawie. No i tak jest w sumie dobrze, ale... no to w sumie dobrze albo nie ciekawie, to nie wiem, teraz sam. Dobrze, że są jeszcze grzyby, ale nie ciekawie, że tak mało. Idziemy zobaczyć tutaj w te jagodzinki. Może tutaj nam jakieś rodzinka zechce się pojawić. Tam podejdę sobie do góry. Wow, patrzcie na to. Ale pięknie urosły tutaj. Mieliśmy 8, tak? 8. Tu mamy 2. 10 prawdziweczków. Rozglądam się od razu na boki. O, ale ten tu jest, kurde. Zobaczcie tego. Jak się wygiął. 10. Mamy 10. Idziemy dalej. No i słuchajcie, trafił się jeszcze taki maluszek tutaj. 11. Jest masa ludzi, wjeżdżają samochodami, słuchajcie, wszędzie. Tam widać, nie wiem, czy ten samochód widać. Masakra, nie? Godzina 9.08. No słuchajcie, mamy jeszcze
chwilkę czasu, no może jeszcze coś uda nam się znaleźć. A jak nie, no to... No słuchajcie, podliczymy, ile mieliśmy przez godzinę czasu. No ja się jeszcze pokręcę tą chwilkę, tutaj coś jeszcze dozbieram, żeby tych grzybków trochę było. Tak myślę, może warto by było tutaj wejść. Może by tam coś znalazł jeszcze. Ale kurczę, spotkałem tam już cztery osoby. Cztery grzybiarzy chodziło. Nieźle, nieźle. I samochodami, kurde, jak najdalej. No dobra, słuchajcie, ja gdzieś tutaj wejdę. Może coś tutaj się nam poszczęści. Wygląda dość ciekawie. 9.22. No mamy ile? 11, tak? No nie jest to jakiś szał, ale... Ale coś tam jest. O kurczę, powiem wam szczerze, jak teraz zobaczyłem, gdzie jestem, to masakra, nie? Tak daleko od... Dlatego się dziwię, że co tutaj tak się lasy zmieniły. Dobrze, że mam GPS-a sobie. Sprawdzę zaraz dokładnie, jak dojść do samochodu. No, w drodze powrotnej będę oczywiście jeszcze coś zbierał. No, jak widzicie, przez godzinkę udało się to nazbierać. No, nie jest źle, słuchajcie, zawsze to coś. No, mam nadzieję, że jeszcze coś podniesiemy. No, w drodze powrotnej. Dlatego ruszamy dalej. No i jak coś będę widział, oczywiście zaraz odpalam. No i proszę, jak się skończyły, kurczę, zawody i wracamy, no to się pojawiają. Teraz musicie się pojawić, nie? W sumie to na razie tylko jedna sztuka, ale już jest. Słuchajcie, wywęszyłem to miejsce już. Odnalazłem drogę powrotną. Przed chwilą właśnie podniosłem takiego, słuchajcie, jednego. Mówię, dobra, nie nagrywam, no bo ten jeden tylko patrzy. No okej, opłaca się włączyć aparat. Tutaj dwa kolejne. A więc jedziemy. A mam nadzieję, że tu będzie jakieś ciekawsze miejsce. Ale te są ładne, zobaczcie, kurde. Coś miniaturkę sobie zrobię, co? O, coś takiego. Dobra. Jedziemy z nimi. O kurde, ten jest taki troszeczkę... Ale chyba... Zobaczymy. Zobaczymy później. O, tu jeszcze jeden. Ten jak tu wyrósł pięknie. Bokiem sobie leci. Okej. Chodź tu maluszko. Dobra. Tutaj kolejny. O, ten już jest okej. Ten jest twardy całkiem. Dawaj tu nogę. Dobra. Jedziemy dalej. No myślę, że coś tutaj jeszcze znajdziemy, słuchajcie, bo jest naprawdę ciekawie. Się zapowiada. Bardzo fajne miejsce. No i co wy na tego gościa? Ładnie się tutaj wystroił. Na takim tle. Co? O, no, takie ja rozumiem. Takie tak. No i słuchajcie, no już jesteśmy naprawdę dość blisko samochodu. Jeszcze mamy tutaj, nie wiem, może z pół kilometra. Już słyszę dobrze drogę. No ale jeszcze coś tu pozbieramy. Godzina 9.48. Dobra, ja sobie tutaj tak stanę. Słuchajcie, się rozejrzę. Może jeszcze jakiegoś wypatrzę. Ale nic tutaj na razie nie widać. Ładnie słoneczko daje. No, pogoda. Pogoda znowu będzie ok. Więc te prawdziwki znowu będą wyskakiwały na weekend. Byle to nie przymroziło. No bo wczoraj już, słuchajcie, mieliśmy tam lekko. Szyby zaszronione były. Dobra, lecimy do góry tam. Ale słoneczko pięknie daje. No słuchajcie, ja już jestem naprawdę przy parkingu praktycznie. No jak widzicie, udało się uzbierać. No takie pół. Jakbyśmy upchali, pewnie by było. No nie jest źle. Przez godzinkę 11 prawdziwków. No jest całkiem. Spodziewałem się, że dzisiaj znowu nazbieramy tyle co ostatnio, ale się niestety nie udało. I tak jest w sumie naprawdę super. Ale ta pogoda dzisiaj naprawdę bajera. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No dobra, słuchajcie, ja uciekam. Filmik oczywiście będzie wrzucony w sobotę, podejrzewam dopiero.
No i co? I widzimy się dopiero w przyszłym tygodniu pewnie gdzieś. Mam nadzieję, że jeszcze będzie pogoda dopisywała i jeszcze coś pozbieramy. Jak nie, no to będziemy już pewnie tropili powoli jakąś zwierzynę. Pochodzimy sobie po lesie, takie jakieś przechadzki zrobimy. No i to by było w sumie na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczyska.